24 czerwca Wielki Mistrz przebywał w Toruniu. Mógł stamtąd doskonale dostrzec, jak wraz z zachodem słońca inny rodzaj światła zajaśniał na horyzoncie. To krzyżackie wioski, znajdujące się po drugiej stronie Wisły, zostały podpalone przez oddziały polskie. Wielki Mistrz, zaskoczony sprawnością przejścia Polaków do drugiej fazy wojny oraz pełen bezsilności, ponieważ nijak nie mógł pomóc wioskom krzyżackim znajdującym się po drugiej stronie Wisły, poprosił Jagiełłę o dodatkowe 10 dni rozejmu, na co król polski się zgodził. Jemu samemu było to na rękę, ponieważ chciał w spokoju połączyć się z Litwinami oraz resztą sił polskich, do czego doszło 2 czerwca pod Czerwińskiem w wyniku wykorzystania bardzo nowatorskiej, jak na tamte czasy, konstrukcji mostu pontonowego, w wyniku czego udało się pokonać Wisłę w zaledwie pół dnia.